Jak mówiliście o torpedowcach, nie wiedziałem dokładnie, którym mam pokazać statek w obrazkach. To ten taki malutki statek trzeci, powiem tak, zdjęcie tam numer 14. Tam jest kilka jednostek zasadniczo tak. Akurat torpedowców. Takie malutkie, smukłe okręty zasadniczo, tak. To były torpedowce. I one się wywodziły częściowo z fregat, częściowo z kutrów, to są zasadniczo jednostki nowego typu. Tak. Przy tym w ogóle musimy... zasadniczo też należy powiedzieć, że tutaj jeszcze, bo ciągle zapominam o tym, że liczba osobliwości spowodowała też, że nagle zaczęły te, bo o ile mieliśmy w pierwszej połowie XIX wieku, okręty liniowe, fregaty, jakieś tam jeszcze mniejsze okręty tak, typu korwety i pomocnicze, koniec. Ogólnie rzecz biorąc. Tak, i tyle. I koniec. A potem, po latach 60. zaczął się po prostu totalny rozrost tych klas. To nagle się pojawiły krążowniki liniowe, krążowniki eskortowe, torpedowce, tak, ale zanim torpedowce tak, tutaj wybiegniemy tak też w przyszłość troszeczkę. Mała informacja. Lata 60., 70., 80. to jest po prostu apogeum radosnego eksperymentowania. Chodzi o to, że w dalszym ciągu nie bardzo wiedziano, jak ma okręt wyglądać. To znaczy tak, jednostki tego okresu stopniowo tracą maszty i tracą żagle. Ostatecznie. Stopniowo też wzrasta ich zasięg. Jeśli chodzi o pancerz, no to właśnie też zaczyna się kombinowanie, bo zastanawiano się, czy lepiej na przykład, żeby okręt miał tylko pancerz na burcie, czy może powinien być jednak cały obłożony tym pancerzem, jak w ogóle umie się działać, czy to powinny być raczej takie kazamaty z boku, a może takie potężne wieże. Wiadomo tylko tyle, że po prostu no, dział było zbyt mało, były zbyt ciężkie, żeby dało je się umieścić po staremu. Na zasadzie mamy pokład pancerny, który biegnie przez całą długość okrętu i git. Także w tym okresie powstawały jednostki określone jako kazamatowce na przykład, czyli generalnie okręty, które miały działa w kazamatach i generalnie kawał takiej cytadeli pancernej. To w ogóle były jednostki wyglądające dość kuriozalnie, dość śmiesznie. I prawdę mówiąc, ich załogi to mają dużo szczęścia, że nigdy nie musiały używać ich w prawdziwym boju. O, tutaj na przykład jest taranowiec, czyli jednostka, która generalnie miała się dobrze rozpędzić i taranem przebić w kadłub przeciwnika. I tutaj przypominamy wiek XIX. Tak, to jest późny wiek XIX nawet. To nie są jakieś, to nie jest era napoleońska, to jest dużo, dużo później. Idąc dalej, jakie jeszcze były wynalazki? Faja, masz tutaj obrazek takiego całkowicie okrągłego okrętu. Oh my god! Co to jest? No, UFO. Okrągły okręt. Tak, dobra, pokaż to może UFO. Ja opowiem historię tego okrętu, skąd to się w ogóle wzięło. Otóż to jest okręt w ogóle produkcji, że tak się wydaje, że rosyjskiej. Nazywa się Nowogród. I skąd się ta jednostka, wesoło wyglądająca jednostka wzięła? Ano stąd, że po wojnie krymskiej, w wyniku traktatu pokojowego, Rosjanie otrzymali zasadniczo zakaz, tak, nie mogli budować okrętów, ale także nie mogły się znajdować na Morzu Czarnym okręty pełnomorskie. Natomiast bardzo bano się cały czas tego, że flota turecka może zagrozić w razie kolejnej wojny właśnie tutaj, właśnie rosyjskim portom, tak, czyli Odessa, tam na Krymie i tak dalej. Bardzo popularny obecnie region. No i właśnie wymyślono sobie coś takiego, że to może zróbmy taki okręt, który zasadniczo nie będzie jednostką pełnomorską, nie będzie pływał po morzach, ale będzie się świetnie nadawał do ochrony portu. No i zasadniczo po prawdopodobnie którejś butelce wódki wpadli na taki pomysł, że czemu by nie zrobić okrętu, który będzie dobrze opancerzony, będzie bardzo stabilny, będzie to zasadniczo taka platforma artyleryjska, tylko że na wodzie i będzie mogła się od czasu do czasu poruszać. No i jak widzimy, właśnie stworzyli takiego potworka. Okręt ten zasadniczo został w ogóle stworzony nie nad Morzem Czarnym, tylko w porcie bałtyckim, w Kronstadzie, jeśli dobrze pamiętam, tam jest ta stocznia. I ten okręt w ogóle musiał potem jeszcze przepłynąć przez cały wzdłuż wybrzeża europejskiego. Dopłynął do Krymu, czy tam do Odessy bodajże. I jaki był problem z tym okrętem? Otóż o ile pancerz był świetny, całkiem dobrze wychodziły próby ogniowe, to był taki problem, że on był bardzo niski, tak? Ten kadłub był taki, że dosłownie przy ruchu czasami, a nawet przy bardziej trochę wzburzonej wodzie, nawet w porcie, woda zaczynała zalewać ten okręt. Bardzo szybko trzeba było wprowadzić w nim poprawki, ale nadal była to jednostka, która była strasznie powolna, strasznie w ogóle toporna, jeśli chodzi o jego używanie. Bardzo dużo się ryzykowało, bo łatwo było go zalać, po pierwsze wodą. Dwa, miał też inne wady konstrukcyjne, takie postaci, że, bo to jest dwie takie jednostki stworzono i jedna z nich miała nieszczęśliwy wypadek, gdzie doszło do wybuchu amunicji.
poprzez po prostu niedopatrzenie. Aczkolwiek właśnie to pokazuje, że ten układ, tak, ta zabawka okrągła, to jest okręt, który ma bardzo, bardzo specyficzną rolę, czyli tutaj w tym przypadku to była po prostu jednostka ochrony wybrzeża, czyli jednostka ochrony portu i nic z nim więcej nie zrobimy. Bo cokolwiek byśmy innego zrobili, to będzie tragedia. I to jest właśnie jedna z takich jednych zabawek, która właśnie no, powstała. Dosłownie tylko dwie jednostki tego typu powstały. Miały swój bardzo krótki żywot i już nigdy potem do tego nie wracano. Po prostu wytrzeźwiano, że to jest w ogóle pomyłka zupełna i dajmy sobie z tym spokój. Dokładnie tak. Z innych takich pomysłów to wiesz co, fajnie, możesz po prostu puścić, pokazać obrazki kilku innych jednostek z tego okresu, które czasem balonem tak dziwnie wyglądają. O tak, tak albo ten French Battleship Hosh, to też jest niezłe kuriozum. No to akurat zdjęcie nie jest najlepszej jakości, ale widać, że no, generalnie kształty okrętów tamtego okresu były najdziwniejsze. Powoli, właśnie, jeszcze jeśli chodzi o takie kurioza, wiesz co, pokaż może ten francuski pancerny Hosh. No to też daje niezłe pojęcie, jak niektóre z tych okrętów wyglądały. On właśnie tak wyglądał po zwodowaniu. Zauważcie, bardzo niska burta, bardzo, bardzo wysokie i rozbudowane nadbudówki jeszcze z działami na masztach. Po prostu jedno wielkie kuriozum. Do tego charakterystyczne, że jest uzbrany tylko w kilka dużych dział, ale oprócz tego, co też powoli staje się standardem, pojawia się kilka do kilkunastu dział mniejszych kalibrów, które mają za zadanie zwalczać ewentualne torpedowce. To była już jednostka, kiedy zaczęła się ta mania torpedowców i zaczęto uważać, że dobra, to okręt właściwie powinien mieć tak, potężne działa, zdolne do przebicia pancerza wrogich okrętów, które mają głównie walczyć właśnie z wrogimi pancernikami. Oprócz tego dobrze byłoby mieć trochę dział mniejszych kalibrów, żeby w razie czego poradzić sobie z wrogimi torpedowcami. Zresztą w tym czasie w Ameryce Południowej w roku 1891 miała miejsce pierwsza bitwa, kiedy to torpeda wystrzelona z torpedowca zatopiła okręt. Chodziło o starcie pomiędzy Chile i rebeliantami w ramach chilijskiej wojny domowej, w czasie której jedna z fregat należących do rebeliantów została zatopiona torpedą jednostki torpedowej. Właśnie takiej malutkiej łódeczki. To było coś, co też dało ludziom do myślenia. No a na razie właśnie, możemy popatrzeć na niektóre kurioza, które wówczas budowano. Z jeszcze takich ciekawych rzeczy, które też przez jakiś czas wydawało się, że będą mieć przyszłość, można wspomnieć o działach dynamitowych. Tam masz fajne zdjęcie USS Vesuvius, czy właściwie wlot jego trzech dział. To była kanonierka uzbrojona w trzy działa kalibru 305 mm. To były działa dynamitowe. O co chodzi? Odkrycie dynamitu przez Alfreda Nobla bardzo zelektryzowało wojskowych. Chodzi o to, że dynamit... O, to są właśnie te działa. Chodzi o to, że dynamit ma olbrzymią siłę niszczącą. Wybucha dużo mocniej niż czarny proch. Więc myślano, no a gdyby tak prawda dynamit wykorzystać w pociskach okrętowych, to dopiero byłaby rewelacja. Ale po pierwsze, dynamit jest wrażliwy na wstrząsy. Więc próby użycia go w normalnej amunicji nie miały szansy. Dlatego zrobiono coś takiego, że zbudowano działa, które były napędzane parą pod ciśnieniem. Po prostu używano sprężonej pary, żeby wyrzucić taki pocisk, przypominający taki pocisk moździerzowy, stosunkowo wolno i delikatnie w kierunku przeciwnika. Tyle, że wielkość całej instalacji powodowała, że działa, tak jak widać, były wbudowane na trwałe w okręt. No, rozwiązanie okazało się chybione z racji tego, że po prostu trzeba było celować całym okrętem. Do tego jeszcze te działa miały niewielki zasięg, więc w bitwie tak naprawdę byłyby zupełnie niepraktyczne, aczkolwiek te konkretne działa, zresztą projektu polskiego inżyniera Zaliwskiego, były wykorzystywane raz w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej do bombardowania portów na Kubie. I nawiasem mówiąc, ta akcja okazała się olbrzymim sukcesem, przede wszystkim psychologicznym, dlatego że te działa były stosunkowo ciche, więc kiedy w nocy zaczął się ostrzał, Hiszpanie spanikowali, ponieważ wyglądało tak, że bez żadnego ostrzeżenia nagle przylatywały pociski, lecące zresztą dosyć wolno, które powodowały po prostu koszmarne zniszczenia na lądzie, z miejsca. No ale
całość była zbyt niepraktyczna, dlatego działa dynamitowe stały się jeszcze jednym takim wynalazkiem, który znikł z annałów marynarki po stosunkowo krótkim epizodzie.